Witajcie bracia i siostry. Ksiądz Andrzej Daniewicz. Szczęść Boże. W życiu każdego mężczyzny są takie bardzo ważne momenty. I my dzisiaj do jednego z nich się zbliżamy. Pierwszy ważny moment w życiu mężczyzny to jest oczywiście jego poród. Szczególnie ważny jest dla mamy wtedy. Tak naprawdę to jest poród mamy. Poród mamy, ale tak. Kolejny ważny moment to jest pójście do szkoły, potem jest wybór dziewczyny, ewentualnie stanu kapłańskiego, tak? To rzadsza część mężczyzn ma ten moment. Ewentualnie. Trzeba wybrać zakon, który, gdzie, jak. Ty jesteś palotynem, tak? Ja. Amen. Zaimponował ci nasz święty Pallotti. Ale teraz bardzo ważna rzecz. Jest też taki moment, w którym mężczyzna jedzie do salonu kupić nowy samochód. Właściwie odebrać. Odebrać. I my właśnie jedziemy go odebrać. Kolejny nowy samochód księdza Andrzeja. O, cudowne uczucie. A jeszcze cudowniej będzie trochę go potestować. No, jedziemy na jakimś S8 co najmniej. A potem jedziemy na jakiś taki parking driftowy i będziemy, zobaczymy jego możliwości. No, znaczy w sensie moje. No. To słuchajcie, my was serdecznie pozdrawiamy. Jak Bóg da nam w tym wszystkim jeszcze nagrać antidotum, to nagramy jutrzejsze właśnie razem. Pozdrawiamy was z pięknej Warszawy. Z Bogiem. Z Bogiem, z Bogiem. Hej. Oto już mi Pan dał kluczyki, abym mógł je wręczyć Andrzejowi. Co niniejszym czynię, proszę, proszę. I zobaczymy, który to samochód. Sprawa jest prosta, co się zaświeci, mogłem to nasze. Tylko ten kolor. Tylko. Słuchajcie, każdy mężczyzna, jak już jest po 40, to już powinien mieć jakiś ekstrawagancki samochód. Tak? Z racji, że mieszkasz w Warszawie, nie może być za duży. Nie może być za duży, tak. Ale on jest pojemny dosyć, z tego co wiem. Klawisz się mieści. Tak. No, to zapraszamy do środka. Zobaczcie, z jaką koroną go machnęli tutaj. Proszę. Na razie jeszcze nie będę. Bo czy ty masz może urodziny? Papiery będę musiał zrobić. No dzieje. Piękny, słuchajcie. Prawie jak nowy, nie? Nie, pan mówił, że może siąść do środka, więc tutaj prosimy, tak, może pan usiąść. Pierwsze wejście udokumentujemy. Niech wie cały świat. Zapytamy się o wrażenia. No, piękna deska rozdzielcza. Jakie wrażenia pierwsze? Jak w domu. Jak w domu. No to pozdrawiamy z salonu Volkswagena. Pierwszy wyjazd Andrzeja. I pojechał. Witajcie bracia i siostry, Antidotum, odcinek 694, jak to w telenoweli, tylko nie brazylijski tym razem, choć wczoraj mieliśmy element brazylijski. Był Krzysiu Wójcik, który był tam dwa razy na misjach. Tego samego dnia zresztą z Krzyśkiem nagrałem to rano, dlatego było tak późno. Podjechałem do księdza Andrzeja, dzisiaj miał wyjątkowy dzień, już wiecie, ze wstępu. Co to robił ksiądz Andrzej Daniewicz? Kupował nowe auto. Słuchajcie, koło mnie też jest, znaczy między nami jest takie tutaj urządzenie, niektórzy nazywają to gitarą, to jest dokładnie Telecaster dla niewtajemniczonych. Mm. Andrzej Daniewicz, jeżeli ktoś nie zna, no to powiedz o sobie, czym się zajmujesz? Zajmuję się byciem palotynem. Amen. I jako palotyn, jakie obdarowanie w sobie odkryłeś? No gramy, komponujemy, piszemy, nagrywamy i to jest gitarka, na której nagraliśmy ostatnią płytę, LP5. Witek Wink na perkusji. Polska. Płyta wyjdzie niebawem, mamy jakieś plany, bo już mastering jest prawie ogarnięty. Nagranie jest zrobione, co do momentu edycji, to nie wiem jeszcze, ale w tym roku chyba. W tym roku, tak. Pan Bóg nam pozwoli, to będzie w tym roku, więc będzie piękna płyta. Jak będzie, tylko się pojawi, na pewno wam damy znać i będzie można pewnie się płytą pocieszyć. Jest wspaniała, brzmi pięknie, teksty bardzo głębokie. Po 74. przesłuchaniu jednej piosenki można zrozumieć, o co chodziło autorowi. 670. Po 20. Po 20. No to dobrze. Amen. Ewentualnie Andrzej mógłbyś napisać takie komentarze do słów. Mm-hmm. Albo wprowadzenia. Słowa do słów. Słowa do słów.
Nie, ale słuchajcie, naprawdę są świetne. I tylko ja widzę sam, jeszcze stare płyty słucham, jak dopiero za którymś razem coś odkrywam. Przy okazji polecam na Spotify'u La Pallottina, taka nazwa, to właśnie jest twórca tego zespołu. Ach, i to też jest twórca, od początku. No, od początku mamy razem, dzięki tak. Bogu. Bóg nas, słuchajcie, w ogóle połączył, gdy ksiądz Andrzej był księdzem i poszedł na studia muzyczne, na Wydział Jazzu. Katowice. Katowice S.A. No i tam się poznaliśmy, ja miałem okazję, tą przyjemność grać na twoim dyplomie. Tak, no. W ogóle nawzajem zresztą. Dzięki temu dostałem ten dyplom pewnie, nie? Nie, to tutaj przesadza. To jest taki niesamowicie zdolny człowiek. W ogóle taką dla mnie, jeżeli ja mogę swoją prywatę, to taką najpiękniejszą płytę, którą nam się udało popełnić, bo nagraliśmy chyba z 8 płyt razem, bo LP5, coś tak. Silence, Inwencje kolędowe i Gorzkie żale. Czy jeszcze coś pominąłem? No, LP4, LP2, LP1. No to 4, 5 płyt LP, tak? Tak, tak, w sumie. 5, 1, 2, 3, 4, 5, Gorzkie żale. Nie, no to wszystko, a jeszcze Kakao Project. Jeszcze Kakao, no to 9 płyt nagraliśmy razem. Słuchajcie, no to spośród 58, które nagrałem, 59, 9 płyt nagrałem z tym człowiekiem, słuchajcie. Jest księdzem przy tym wszystkim. Tutaj po drugiej stronie, jakbyście zobaczyli, no nie widzicie, bo to po drugiej stronie kamery jest klawisz Nord, taki wiecie, uwielbieniowy czerwony klawisz Nord. Tak, where Nord is, the Lord is. A! W Stanach tak mówią. Aha. No i wiecie, ksiądz Andrzej no, komponuje pieśni, robi, jest niesamowitym pianistą. I właśnie chciałem o tym powiedzieć, że taką najpiękniejszą płytą dla mego serca jest ta płyta z pogłosem mono. Nagraliśmy inwencje kolędowe, miały się nazywać Lulajże Jazzuniu. Tak, tak. Ale, że tak powiem, nie przeszło to, jakby to być, akceptacji u góry i płyta powstała, znaczy powstała pod takim tytułem Inwencje kolędowe. Powiedz, czy ją gdzieś można w internecie znaleźć, bo ja nie wiem, czy... W internecie tak, są kawałki. Można są, je posłuchać, tak? Tak. To na YouTubie pewnie. Na YouTubie, no. Jakbyście piszecie ksiądz Andrzej Daniewicz, Inwencje kolędowe, to jest... Popełniliśmy razem i dla mnie jest to no, niesamowita płyta. To jest jedna z piękniejszych płyt w życiu, jaką nagrałam, nie? Amen. No, naprawdę, naprawdę. Super, mówię zupełnie szczerze i też słyszę, jak ludzie na tą płytę trafiają, to też mówią, wow, jaka niesamowita płyta, nie? No. Więc jest to niesamowity talent, człowiek wielu talentów w jednej osobie, tak? Dzisiaj ma talent fotelowy, siedzi ze mną i będziemy rozważać Słowo Boże. Więc zaczynamy. Pierwszy fragment mamy z 37 rozdziału Księgi o Rodzaju, więc będzie wspomnienie tutaj Izraela, czyli Jakuba. No posłuchajmy. Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego, czyż twoi bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcę cię posłać do nich. Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą, oto tam nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk i rzekł więc, nie zabijajmy go. I mówił Ruben do nich, nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki, po to, by wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie, i pochwyciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące. Ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci, cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom.
nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. Gdy kupcy madianiccy mijali ich, bracia, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Amen. No i bracie Andrzeju, czym byś się podzielił w kontekście tego fragmentu z nami? Takie proste coś, że jak się kogoś kocha, to się z kimś rozmawia. No, oni tak go znienawidzili, że nie mogli z nim rozmawiać już w ogóle. Myślę, że rozmowa, wymiana słów świadczy o tym, że jesteś otwarty na drugą osobę. No, o miłości po prostu. Że nienawiść, zamknięcie na kogoś może ci zamknąć też usta. No, a drugie to, że jednak sumienie im się całkiem nie wyłączyło. Że postanowili go zgładzić, tak, ale no, wrzucili go do tej studni, żeby nie podnieść ręki, jakby to miało jakieś znaczenie, prawda, ale że ostatecznie się udało to odkręcić i sprzedali go kupcom, tak, przechodzącym czy przejeżdżającym w pobliżu. No, jest jakaś siła dobra w człowieku, nawet w takim czy w takich ludziach, że nie da się chyba do końca, tak to odbieram, tak kogoś do końca znienawidzić, no, po prostu. Można odebrać życie, ale, no, ale tutaj bardziej ono zostało sprzedane, więc może to ich ocaliło właśnie. Zresztą, jak zresztą potem znamy historię tak. Że są jakieś takie, nie wiem, granice, człowieku, no, czy człowiek może być potworem? Pewnie tak, ale z tego czytania wynika, że może by chciał, ale słabo mu to idzie. Amen. To jest taka Ewangelia o tym, że nie do końca człowiek może być taki całkiem zły. No. Czyli widzimy, że człowiek poszedł dalej w rozwoju, bo wcześniej Kain i Abel, Kainowi udało się zabić. Nie sprzedał, zabił. Tak. To już człowiek jest trochę lepszy. Ale ta rozmowa, to, że tak go znienawidzili, że nie byli w stanie z nim rozmawiać. Zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać, prawda? Kurczę, to jest sprawdzian, czy jesteś w stanie z kimś rozmawiać. Jeśli nie, to znaczy, że go nienawidzisz. Pięknie, no. Piękne. To wiesz co, to ja tak mi się przypomniałem, jak o tej rozmowie powiedziałeś, że w naszej relacji, no można powiedzieć przyjaźni, bo my się znamy no mnóstwo już lat, ponad 20, sporo. Od kiedy miałeś studia, kończyłeś? No to 99 dyplom. Naprawdę? Czyli to już jest 24 lata się znamy, to bardzo długo. To ja tyle małżeństwa nie mam za sobą. I zobaczcie, były w naszej relacji, bo też pracujemy razem, przyjaźnimy się, spędzamy czas w autach, w studiach i tak dalej, na scenach. Były trudne momenty, pamiętasz? Jak w każdej nie, relacji. Skąd? Nie, skąd? Miłość nie pamięta złego. Były trudne momenty, były podniesione słowa, były nerwy, ale co? Finalnie zawsze, gdy opadły emocje, zaczynaliśmy o tym rozmawiać, nie? I wiele rzeczy udało się wyprowadzić dzięki temu. No nawet trudne słowa, nawet byśmy bardzo powiedzieli trudne. Agresywne. Ale jak mówi mój kolega psychiatra, pamiętaj, mówi, agresja to jest jakaś forma kontaktu. Rozumiem. Że gdzieś to pokazuje po prostu, że jesteśmy razem, że coś nas boli, że rozrywamy się w dwie strony, ale jednak jesteśmy razem. Wszystko da się przejść, największy kryzys, ale pod warunkiem, że się zachowa kontakt. Jak kontakt znika, no to już nie mówiąc wielkimi słowami, że znika miłość, ale no w ogóle samochód bez paliwa. No. Jest już ciężko. Tak. To super. Druga rzecz jeszcze, taka bardzo techniczna, bo to jest na początku Izrael miłował Józefa. Dla niewtajemniczonych, tylko sprostuję, żeby wiedzieć, Izrael to jest nowe imię Jakuba. Bóg nadaje mu nowe imię. Izrael, stąd się biorą Izraelici, żeby to rozumieć, jeżeli ktoś tego nie zna, bo mówimy naród Izrael, teraz dlaczego naród Izrael miłował Józefa? Można by tego było nie zrozumieć, nie? Od niego się bierze ta nazwa
narodu wybranego Izrael. Właśnie od Jakuba, to jest ten człowiek, który miał 12 synów, a tego tu Józefa no, miłował najbardziej. Tam też te sny są wspomniane. Jak się nie czyta wcześniej, to się nie rozumie tego kontekstu. On miał takie sny, że ci jego bracia mu się kłaniają. Czyli mimo, że on tu jest młody, to oni mu się kłaniają, czyli coś nastąpi. No i potem, jak się czyta dalej historię, to nastąpi. Ale nie chcę wam zabierać wszystkiego z tego pięknego fragmentu. Księga Rodzaju jest tak bogata i tak piękna. I ta historia Józefa egipskiego, to nie jest ojciec Jezusa, tylko dużo, dużo wcześniej Józef egipski, syn Jakuba, zwanego potem przez Boga, nazwanego Izrael. No, historia jest przecudowna, więc warto ją poznawać. I amen. Jedziemy dalej. Słuchajcie, mamy dzisiaj psalm 105. No i refren jest użyty też z tego psalmu 5a. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Tu już na wstępie od razu powiem. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał, czyli cały czas tutaj autor nam chce powiedzieć, powołaj się na przeszłość, na historię. Im więcej znasz cudów, które Pan Bóg zdziałał, tym łatwiej jest budować twoją własną wiarę. To już mówię po swoim doświadczeniu. Mi jest łatwo dzisiaj budować wiarę, bo tak wiele cudów widziałem. Nie? Dlatego piękne jest to. I to Biblia daje ci podpowiedź. Co robić, żeby budować swoją wiarę? Wspominaj cuda. Jeżeli to nie są jeszcze twoje, z twojego życia, bo nie widziałeś, to wspomnij cuda u ludzi innych. Szukaj ludzi, którzy ich doświadczyli i buduj swoją wiarę. Tak jak wam wczoraj Krzysiu opowiedział o tym człowieku sparaliżowanym, nie? Który wstał z tego wózka tam w Brazylii. Tak. Więc szukaj ludzi, którzy mogą ci zaświadczyć o cudach, żebyś nie opierał się tylko na tych biblijnych, choć ja od tych zacząłem. To były pierwsze, które poznałem, to były biblijne. Dopiero potem zacząłem doświadczać. Też pamiętasz historię mego życia. Ja szukałem tego zawsze, ja chciałem to oglądać. No i Bóg pozwala mi to oglądać, nie? Tobie też oczywiście, tylko musisz się na to zdecydować. No i teraz dalej, jaki mamy tekst. Pan przywołał głód na ziemię i odebrał cały zapas chleba. Wysłał przed nimi męża Józefa, którego sprzedano w niewolę. Kajdanami ścisnęli mu nogi, jego kark zakuto w żelazo, aż się spełniła jego przepowiednia i poświadczyło ją słowo pańskie. Król posłał, aby go uwolnić, wyzwolił go władca ludów, ustanowił go panem nad swoim domem, władcą całej posiadłości swojej. Amen. I ten psalm nic innego, jak po prostu opisuje historię tego Józefa, właśnie konkretnie tego z Księgi Rodzaju, syna Jakuba. I myślę, że żeby ten psalm był dla mnie bliski i zrozumiały, no to po prostu warto tą historię dalej poznać. Czyli z tego 37 rozdziału udać się dalej, przeczytać go w całości, może i poprzedzający rozdział i następne dwa rozdziały, żeby po prostu poznać historię Józefa Egipskiego, bo jest przecudowna. Ja wiem, że wiele książek powstało na temat jego życia, powstało wiele audiobooków, naprawdę można zgłębić ten temat, ale polecam samemu przeczytać i po prostu poznać, zachwycić się niesamowitą historią. No psalm ten, sorry, że wejdę ci słowo, pokazuje Boga, który przejmuje inicjatywę. Tak. Możemy tę inicjatywę przyłożyć do Józefa, nie? W kontekście czytania, ale do siebie przede wszystkim, do naszych bliskich. I to jest najpiękniejsze w doświadczeniu wiary, kiedy zaczynasz się orientować, tak myślę. Też poszukuję takich doświadczeń, kolekcjonuję je. Kiedy Bóg przejmuje inicjatywę, to On posyła kogoś, aby mnie uwolnił, ustanawia kogoś panem nad swoim domem, władcą całej posiadłości swojej. Bóg, który działa, Bóg, który wchodzi w trudną sytuację. Nie ma nic piękniejszego niż to zobaczyć. A możesz się jakąś jedną podzielić, jakaś ci przychodzi do głowy, gdzie Bóg zaingerował zewnętrznie, nie? Ach, pewnie trochę by się znalazło. No tak, czekam osobiście teraz. To mam bardzo na wierzchu, że tak powiem. Na wokandzie. Tak, na Bożą ingerencję też w swojej własnej sprawie w związku ze zdrowiem. Więc to nie będzie świadectwo, to będzie świadectwo oczekiwania. No ale wiara jest poręką dóbr, których oczekujemy. Właśnie. Więc możesz dzisiaj składać świadectwo. Takie świadectwo na zasadzie Pan Jezus już podziękował, zanim został wysłuchany. Więc no chwała Panu. Panie Jezu, ingeruj. Wejdź. Przyjdź, wejdź, dotykaj. Przejmij inicjatywę.
Pozwalam ci. Tak jak w tym psalmie. Och, pozwalam. Pozwalam. No pewnie, że tak. To jest jakieś takie amen w ogóle. Amen, amen specjalne. Ja też mogę tak no, spuentować to, co mówisz, że dostałeś po ludzku nie za fajną diagnozę, tak? Nie za fajną. Mhm. Ona po ludzku jest druzgocąca, tak? Można by tak powiedzieć? Że po można. Ludzku, można. Tak. Ale sam zobaczyłeś, że to nie jest Boży zamiar, tak? Bóg chce czegoś innego. Pokazał to w Biblii. Pokazał to, tak. Co do tej woli Bożej właśnie, to nieraz to brzmi jako takie dziwne wytłumaczenie tego, że jest źle. Po no prostu. Tak. Józef też miał źle w tej historii. My się czasami posługujemy takim staropolskim sformułowaniem, że Bóg coś tam dopuścił, nie? Że ze zrządzenia Bożego spadła cegła na Witka Wilka, kiedy przechodził pod apartamentowcem i to na pewno Bóg tak chciał, nie? Nic bardziej, nie ma czegoś takiego. Bóg chce szczęścia swoich dzieci i to od zaraz, nie że kiedyś. Kochane dziecko, teraz będziesz cierpiała, a potem tam za 250 milionów lat świetlnych czy gdzieś pomyślimy o nagrodzie. To tak nie działa. Wieczność jest od razu albo w ogóle. A teraz powiedz, bo to jest ważne, myśmy już dużo rozmawiali i tydzień temu i dzisiaj. Powiedz, do czego pierwszego zaprasza cię Bóg w tej trudnej sytuacji? No bo sytuacja po ludzku jest słaba, po ludzku. Do bycia w wierze, do umieszczenia, no wyrażę się w tym Melchizedeku wiary swojego problemu. A w prosty sposób do zmiany? Myślenia, no wiadomo, metanoia, czyli to nawrócenie, mówimy popularnie nawrócenie, w Biblii to jest metanoia, a to znaczy zmieńcie sposób myślenia. No i teraz przeszedłem przez Targową i nigdzie nie spotkałem jakiegoś zakładu. Zmiana sposobu myślenia 24H to jest naprawdę duże wyzwanie, zmienić sposób myślenia i to swojego, bo my z reguły pracujemy nad innymi, tak? Jeszcze w tym zawodzie. Jeszcze w moim zawodzie, w powołaniu, no to my w ogóle obrabiamy te owieczki. Natomiast chodzi o zmianę własnego myślenia. Ono może być super, ciekawe i tak dalej, świetne, cudowne i po latach myślisz sobie, kurka, jestem najmądrzejszym człowiekiem w galaktyce. Mogę spać spokojnie. I właśnie jednej rzeczy jeszcze nie zrobiłeś. Nie udało ci się zmienić swojego myślenia. I dopóki tego nie zrobisz, to tak naprawdę żaden sukces. Więc zrobię to. Amen. Amen. No i czytamy dalej, bo odpowiedź na tę bardzo ciężką sytuację, która może być też w twoim życiu, bracie, siostro. Andrzej niedawno doświadczył swojej sytuacji w swoim życiu, no to mamy odpowiedź taką piękną. Jan 3,16, aklamacja dzisiejsza. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Amen? Amen. Jezus jest odpowiedzią na nasze wszystkie problemy. To jest bardzo ogólnie teraz powiedziane, że jest odpowiedzią na nasze problemy, ale jest. I bracie i siostro, On zaprasza cię do tego przejścia z myślenia ludzkiego na myślenie Boże. A instrukcja obsługi szczęśliwego życia Bożego oczywiście jest w tej książce o nazwie Biblia. I siedzimy nad nią i dzisiaj nam Pan Jezus mówi o ciekawej rzeczy w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza. Znaczy, że mamy kapłana, to niech i kapłan czyta tą Ewangelię. Posłuchajcie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi, to też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Amen. No i co wam chcesz powiedzieć, bracie, w związku z tym słowem? Kamień odrzucony przez budujących stał się głowicą węgła. Jestem chrześcijaninem. Niczego nie wolno mi odrzucać. Nikogo nie wolno mi odrzucać. Jeśli mam w sercu, w głowie, w uczuciach jakieś odrzucenie, odsunięcie, może na chwilę jest to potrzebne, nie wiem. Jest coś takiego też jak instynkt samozachowawczy, nie? Że strefa ochrony siebie. Możemy się zastanawiać, ale z tego, co odrzucone, Bóg bierze i buduje no, budowlę Kościoła, tak? Mnie to osobiście tutaj, no, jak to się tak mówi, dotyka, zatrzymuje, że często poprzez osądy, poprzez opinie, poprzez właśnie krytykę, taki język zamykający, segregujący, bio, zmieszane i tak dalej, robimy coś takiego. Możemy wyrzucić kamień węgielny. No a inne rzeczy, które tutaj, to jest jakaś taka postawa tego gospodarza winnicy, którego chyba trzeba utożsamić z Panem Bogiem, nie? Z Jego dobrocią. My mówimy bardzo często i gęsto, Pan Bóg jest dobry, ale zobacz, co to znaczy, że On jest dobry, nie? Że On rzeczywiście jakby na tym traci. Z tej swojej wielkości wysyła jedną partię sług, drugą partię sług, kogoś, kto tam będzie napominał, podchodzi do sprawy jakby stopniowo, metodycznie, że to nie jest walnięcie pięścią w stół. Ostatecznie jego syn jest tutaj tym końcowym posłańcem, którego też odrzucili, nie uszanowali. No mógł się tego spodziewać, nie? Więc ja tutaj widzę miłość Bożą jako jako miłość w trudnych warunkach, można by powiedzieć miłość miłosierną, miłość, która mimo wszystko kocha i cierpi też z tego powodu. To takie może mocne trochę, głębokie, nie wiem, ale... Ale twoje, no ważne, ale że twoje. Ale moje, no tak, właśnie. Tak. No mnie dotyka na przykład dokładnie zaraz następne zdanie. Jezus powiedział, dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Jego to jest czyje? To owoce Królestwa. Też o tym myślałem, tak. I to jest taka rzecz, którą my chyba dzisiaj troszkę oglądamy na scenie religii, świata, że teraz Pan Bóg sprawia, że pojawia się nowa jakość, ponieważ zaczynają się pojawiać jak grzyby po deszczu ludzie, którzy zaczynają wydawać owoce Królestwa. Oni nie do końca znają, oni nie przestudiowali, może nawet nie znają wszystkich ksiąg, słowa, żeby... Ale oni już to, co zrozumieli, przeczytali, wchłonęli w siebie i powiedzieli, tak chcę żyć. I zrozumieli, że trzeba iść i tak jak umiem, tak jak dzisiaj umiem, jutro będę umiał lepiej, ale dzisiaj trzeba iść i głosić. No i widać, że wydają owoce Królestwa. A skoro wydają, to zobaczcie, co powiedział Jezus, nie?
powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, czyli tym wyrobnikom będzie zabrane, a dane będzie narodowi, który wyda jego owoce. Nie? Czyli Jezus pokazał, jak popatrzymy na tą o winnym krzewie, o przypowieść z 10 Jana, no to, przepraszam, z 15, no to widzimy, że Królestwo będzie dane tym, którzy owocują, dlatego ja muszę owocować. Czy dzisiaj żyjesz, bracie, siostro, tak, jako człowiek, który w perspektywie ma owocować, a jeżeli mam owocować, to dzisiaj muszę podlewać i dzisiaj muszę zasiewać. Bez zasiewania i podlewania nie będzie owocowania. Nie? Więc dzisiaj, czy ty, dzisiaj, bracie, siostro, pozwalasz, by ziarno słowa było zasiane w ciebie, w twoje życie, potem dalej w twoje dzieci, w twoje wnuki i tak dalej. I druga rzecz, czy podlewasz? A czym podlewać? Takim fajnym jest na kursie charyzmatycznym, jest takie porównanie, że z takich charyzmatów tutaj trzeba by się odnieść do 26, 7 wersetu 8 Rzymian rozdziału, gdzie Paweł mówi o darze języków, to jest podlewanie, i trzeba byłoby się odnieść jeszcze do 14 Koryntian, gdzie mówi: każdy, kto mówi językiem, buduje samego siebie. Więc buduj tą roślinę, którą jesteś, żeby owocowała. Zachęca nas też po prostu to słowo dzisiaj do takiej modlitwy, która podlewa, modlitwy, która użyźnia glebę, modlitwy, która sprawi, że to drzewko będzie rosło, aż dojdzie do punktu owocowania. Masz owocować, bracie i siostro. To jest Boży zamysł, bo jeżeli nie, to zabiorą ci Królestwo Boże. Mocne słowo. No to jest taka dzierżawa, prawda? Tak. Możemy powiedzieć, że wiara to jest rodzaj dzierżawy, wydzierżawienia pewnej mocy od Boga. Nie? Tak. Często mówimy o tym autorytecie wiary. I to rzeczywiście nie chodzi o to, że wiara jest światopoglądem, systemem wartości. W pewnym sensie też, ale to przede wszystkim jest jakieś podłączenie się do tej mocy Boga. Taka łaska dostępu do tych Bożych zasobów. I teraz, no jeśli masz taki dostęp, jeśli masz takie narzędzia, no i one sobie tam gdzieś leżą na półce, bo nie wiem, bo lęk cię paraliżuje, bo paraliżuje cię przyzwyczajenie, poczucie komfortu, jakieś takie rzeczy obniżają jakby twój entuzjazm do użycia tych narzędzi, no to nie będzie też owoców, ta dzierżawa się nie uda. Więc w dzierżawieniu jest też pewnego rodzaju moment rozliczenia. Nie? Tak, tak, stąd jest tu pewnego rodzaju napięcie, takie ponaglenie. No, nie powiedziałbym groźba, ale powiedzmy pokazanie pewnego mechanizmu bilansu. Nie? Że, jak nie zrobisz? Że no więc trzeba żyć w pewnym takim, no nie wiem, przyspieszeniu w wierze, że to dziś muszę. Czasami właśnie mówimy, że jak Baszobora mówił, God is saving now, Bóg teraz zbawia, nie? To można by powiedzieć, człowiek wierzy teraz. Ja wierzę teraz, nie wierzę za tydzień, nie wierzę pod warunkiem, że coś tam, nie wierzę jak skończę teologię, nie wierzę jak coś, ale wierzę teraz, już od tego momentu. To nie może czekać. Amen. Więc bracie, siostro, mimo że jesteśmy w czasie czekania, bo wielki postęp jest czasem czekania, to ale w wierze. W kwestii wierzy, w kwestii wiary nie możemy czekać. Wiara musi być teraz, now, teraz, dziś. Więc Ojcze, ja Cię wielbię i błogosławię. Dziękuję, że mogę się znowu z Andrzejem spotkać, że jesteśmy przyjaciółmi od 20 paru lat. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie piękne chwile i za wszystkie trudne chwile, które między nami były. Ale Panie, dzięki temu ta przyjaźń jest bogata. Nudy nie ma w tej relacji. O tak, Panie. Dziękuję Ci za nowy samochód, za tą radość dzisiaj. To też jest piękne jako faceci, że możemy tam nowe rzeczy odkrywać. Tak. Dziękuję Ci, Panie, za tą radość. Niech też służy, niech będzie błogosławiony, niech będzie strzeżony, Panie. Ja Ci dziękuję, Panie, za każdą osobę, która jest z nami na Antidotum. Ja Ci dziękuję, Panie, za ten piękny dzień, za dar spotkania, za dar dzielenia się Słowem, za napełnienie dzisiaj mojej gleby, mego życia, Twoim pięknym Słowem. Panie, za to, że mogę to samo Słowo odkrywać w drugim człowieku, który ma inne życie, Panie, i on to Słowo inaczej widzi. Dziękuję za to bogactwo Kościoła. Dziękuję, że ja dzisiaj z kapłanem, pallotynem,
który szczerze kocha założyciela Palotiego. O tak, Panie, dziękuję Ci za to, że możemy razem tu siedzieć na Skaryszewskiej i możemy rozważać Twoje słowo i modlić się. I Duchu Święty, spraw dzisiaj, by w każdym z nas pojawiło się to pragnienie owocowania. Żebyśmy, Panie, nie przespali. Żeby dziś był czas wiary. I żeby ta wiara zaczęła wydawać konkretne owoce w życiu każdego z nas. Żeby, Panie, diabeł nie zbierał plonu na ziemi, ale by synowie królestwa zbierali plon na ziemi. O tak, Panie. Aby Twoje królestwo się poszerzało dzisiaj na ziemi, a nie kurczyło. Ale by tak się działo, potrzeba więcej tych, którzy uwierzą Słowu i pójdą za Słowem i nie będą tylko słuchaczami, ale wykonawcami w Jezusie Chrystusie. Amen. 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 I poprosimy o kapłańskie błogosławieństwo. Pokój, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na nas, pozostanie z nami na zawsze i wszędzie. Amen. Amen. Ksiądz Andrzej Daniewicz, Witek Wilk. Trzymajcie się, braciszkowie i siostrzyczki. UKSA. I niebawem, mam nadzieję, że damy Wam znać, że już płyta LP5, czyli La Pallottina 5, już będzie. Z Bogiem. Bożego dnia. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,